czym dla was jest taktyka? Taktyka? Nie wiem. Ale uczycie się już pojęć taktyka, na czym polega gra w piłkę nożną. Jakie są na przykład dzisiaj graliście mecz, jakie były założenia taktyczne? Wysoki pressing był. Dobra, wysoki ale pressing. Oprócz wysokiego pressingu co jeszcze było? W drugie tempo. Tak, press po drugie tempo. Wysoki, ale w drugie. A na drugą połowę taktyka się zmieniała, czy nie? Taka sama była. A stałe fragmenty gry, te są elementem taktyki, czy nie? Tak. A ustawienie na boisku 4-3-4-1 gracie, tak? Tak. Albo jak gra się powiedzmy tam 4-4-2, to są te elementy taktyki? Tak. A uczycie się na co dzień takich elementów? No, na treningach. Co ćwiczycie najczęściej z taktyki? Wąską obronę, wiązanie defensywne i ofensywne. Jeszcze raz powiedz? Wiązanie w bocznym sektorze. Zawężanie, tak? Skracanie pola gry, takie rzeczy się uczycie? Tak. Wąsko w obronie. Ile wy macie lat? 13. To powiem wam, że kiedy ja miałem 13 lat i grałem w piłkę, to nie znałem nic z takich określeń, wiązanie w bocznym sektorze gry, ani zawężanie. No to mniej więcej wygląda dzisiaj taka jest różnica, czego uczą się młodzi ludzie, jak się z tego cieszą, bo są uśmiechnięci, że uczą się taktyki. O taktyce niektórzy mogą rozmawiać godzinami, a nawet spędzać nad nią całe noce. Czym jest taktyka? Czy każdy rozumie ją tak samo? To jest trudne pojęcie. Myślę, że każdy z trenerów piłkarzy będzie miał inne wyobrażenie o taktyce. Taktyka jak muzyka. Dla mnie taktyka to są schematy. Obrazowo można powiedzieć, to jest garnitur szyty na miarę. Ja przez taktykę rozumiem organizację gry. Jeden ze środków prowadzenia walki sportowej. Taktyka to są dla mnie zasady gry. No, taktyka jest wszystkim generalnie. Wręcz taką powiedzmy świętością. To jest obrana strategia na mecz. Pozwala wykorzystać w najlepszy sposób zasoby ludzkie. Zbiór zadań, które trzeba bardzo krótkim w dzisiejszej piłce czasie przekształcić w zbiór działań. A piękne i mądre. Gdzie na piramidzie składowych gry można umieścić taktykę? Na pierwszym czy na ostatnim miejscu? A co za tym idzie, w jakim stopniu dzięki taktyce można wygrać mecz? Większość meczów, które wygrywamy z Termaliką chociażby, to jest poprzez taktykę, którą stosujemy. No nie zawsze uda się wygrać meczu samą taktyką, bo tak mówię, te inne elementy jakby motoryka i technika, psychika również są bardzo istotne. Można wygrać, ale można też przegrać, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że granie cały czas tego samego do końca nie pozwala rozwinąć skrzydeł. No w moich drużynach było tak, że środkowy pomocnik podawał do mnie, ja podawałem w pole karne i tam ktoś strzelał gola. Tylko trzeba pamiętać, że materiał posiadany jest najważniejszy, bo wszyscy chcą grać jak Barcelona, ale nie każdy tak potrafi. Zazwyczaj taktyka kojarzy nam się z ustawieniem zespołu. Dziś na boiskach ekstraklasy drużyny grają najczęściej czwórką obrońców, choć nie brakowało trenerów jak Piotr Nowak w Lechii Gdańsk, Radosław Latal w Piaście Gliwice, Robert Podoliński w Krakowie czy Robert Warzycha w Górniku Zabrze, którzy starali się zmieniać sposób gry na trzech środkowych obrońców. Wychodziło różnie, raz lepiej, raz gorzej. Graliśmy w pewnym momencie czterema systemami w ciągu meczu, bo te sytuacje meczowe się zmieniają i trzeba być do tego przygotowanym. To mnie zawsze bardzo śmieszyło, bo nie słyszałem jeszcze, żeby zespół przegrał z powodu ustawienia 4-4-2 albo 4-2-3-1, natomiast bardzo często zdarza się zrzucenie porażki na coś nowego. W linii pomocy trenerzy najczęściej stosują wariant z dwójką defensywnych pomocników, choć przykład Lecha Poznań, Nenada Bielicy pokazuje, że gra z jednym takim pomocnikiem pozwala prezentować bardziej ofensywny styl gry i ustawiać przed nim dwóch ofensywnych pomocników. Wszystko chyba zależy od tego, jakich się ma piłkarzy. Jak wszystko chwytają, chodzi o tą inteligencję tak zwaną piłkarską. Jeżeli to przychodzi dosyć łatwo, jeżeli piłkarze są dobrze też wyszkoleni technicznie, jest dobra motoryka, to tutaj jest dużo miejsca na różne koncepcje taktyczne. Co do stylów gry w Ekstraklasie, to do zespołu Termaliki przylgnęła łatka zaparkowanego autobusu przed własnym polem karnym. Ustawienie w obronie, które nieraz przybiera układ 1-6-3-1, wielokrotnie się sprawdzało i dodało odmienności naszej lidze. W Lotto Ekstraklasie nie brakuje trenerów, którzy potrafią zrezygnować z klasycznego napastnika. Dobrym przykładem jest Jacek Magiera, który zamiast nominalnej dziewiątki potrafi ustawić czwórkę ofensywnych graczy, którzy mają za zadanie płynnie wymieniać pozycje w linii ataku. To, co dzieje się podczas gry, jest najważniejsze i te przejścia płynne z jednego ustawienia do drugiego to jest coś, co warto obserwować, jak to się zmienia. Coraz rzadziej zespoły grają dwójką klasycznych napastników. W Wiśle Kraków mogliśmy zobaczyć co prawda w tym sezonie duet Broże-Gondraszek, ale pozostałe drużyny taki wariant stosują raczej w ostatnich fragmentach meczu, kiedy zazwyczaj trzeba gonić wynik.
czy grać dwójką zawodników takich typowych napastników, no to musimy uwzględnić też, jakich mamy skrzydłowych, jaki sposób gry będziemy kreować, bo to wszystko musi mieć ręce i nogi, musi się wszystko, musi być jakaś właśnie myśl przewodnia, tak? Czy my doprowadzamy do tych ośrodkowań, potrzebujemy tych takich dziewiątek typowych napastników, czy gramy kombinacyjnie, będziemy potrzebować zawodników zwrotnych, dryblujących, świetnie wychodzących na prostopadłe podanie. Taktyka to również stałe fragmenty gry. Doskonale pracę nad tym tematem widać na przykładzie Jagiellonii Michała Probierza. Bramki zdobywane po rzutach wolnych, rożnych czy autach nie są dziełem przypadku. Mówić jednak o taktyce i koncentrować się tylko na ustawieniach czy stałych fragmentach gry byłoby w oczach pasjonatów i wielkich strategów odebrane jako zniebaga. Tak naprawdę im więcej szczegółów trener jest w stanie odczytać z meczu, tym więcej jest w stanie przekazać swoim zawodnikom. Bazą dla zrozumienia taktyki jest podział na cztery fazy gry. Atakowanie, przejście z atakowania do bronienia, bronienie i przejście z bronienia do atakowania. Przeanalizujmy samą fazę bronienia i dla prostoty analizy zajmijmy się tylko działaniem indywidualnym, zostawiając z boku działania grupowe i zespołowe. Taktyka indywidualna w obronie mówi o tym, jak powinien zachować się obrońca w różnych pojedynkach z napastnikiem. Najpierw trzeba rozważyć moment, kiedy napastnik nie ma piłki, później kiedy ma piłkę przy nodze. Jeśli przyjmiemy, że napastnik ma piłkę przy nodze i do tego wiodącej, jak powinien zareagować obrońca, gdy przeciwnik jest do niego obrócony tyłem, a jak, kiedy jest do niego ustawiony przodem? Co w sytuacji, kiedy pojedynek jest w bocznym, a co, kiedy ma miejsce w centralnym sektorze boiska? Jak ustawić się do napastnika, kiedy akcja rozgrywa się na własnej połowie, a jak, kiedy przejdzie na połowę przeciwnika? W końcu, jak zachować się, kiedy dystans dzielący obrońcę od napastnika jest krótki, a jak, kiedy jest długi? Na te pytania odpowiada taktyka. Najlepsze odpowiedzi to umiejętność, a może nawet dar szukania takich rozwiązań, których nie widzą inni.